Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie oraz Instytut Wydawniczy Compassion zapraszają do wysłuchania audiobooka pod tytułem Chcę przynieść owoc autorstwa Chucka Quinleya czyta Dominik Kliś Wstęp Kilka lat temu pojechałem w odwiedziny do niektórych z kościołów, w których dorastałem. Usiadłszy na scenie, Rozejrzałem się po całym zgromadzeniu i przypomniałem sobie o tym, co wniósł każdy z tych ludzi w moje młode życie. Niektórzy z nich uczyli mnie na szkółce niedzielnej, inni modlili się ze mną lub po prostu byli dla mnie wzorem dojrzałego chrześcijańskiego mężczyzny. Małżeństwa wszystkich tych osób przetrwały lepsze i gorsze okresy, dowodząc naszemu młodszemu pokoleniu, że trwałe związki są możliwe. Myślałem o tym, jak wielką wiernością się odznaczali. Nagle moje serce wypełnił głęboki smutek. Stała przede mną armia posiwiałych staruszków od 30 lat stawiających się na służbę co niedzielę i co środę, którzy nigdy jednak nie wyruszyli do akcji. Byli gotowi uczynić wszystko, o co poprosiłby ich pastor, a jednak służbą większości z nich było witanie, zasiadanie w radzie starszych i prowadzenie szkółki niedzielnej. W swym ponad sześćdziesięcioletnim życiu niemalże nikt z nich nie przyprowadził ani jednej duszy do Chrystusa, choć bardzo chętnie by się za to zabrali, gdyby tylko wiedzieli jak. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał. Ewangelia Jana. Rozdział 15, wersety 8 i 16. W powyższych wersetach Jezus stwierdził, że sposobem na przynoszenie chwały Ojcu i na pokazanie, że rzeczywiście jesteśmy Jego uczniami, jest przynoszenie obfitego owocu. Bóg zna moje serce, wie, że chcę przynieść owoc. Wszystko, czego pragnę w życiu, to przynieść dla Niego owoc. Nie muszę być sławny czy bogaty. Chcę po prostu przynieść owoc w tych ostatnich momentach historii naszej planety, której czas ma się niechybnie ku końcowi. Zakładam, że czytasz tę książkę pobudzony tym samym pragnieniem. Dzięki Bogu przynoszenie owocu jest całkiem łatwe, jeśli jesteś uczniem Chrystusa. Przeczytaj drugi werset, jaki zacytowałem powyżej. Chrystus wybrał nas i przeznaczył, żebyśmy przynosili owoc. Jesteśmy do tego stworzeni, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie. Kiedyś byłem nieurodzajnym chrześcijaninem. Przez długi czas nie przyprowadziłem nikogo do Pana. Odczuwałem presję i potępiałem się za to. Nieliczne podejmowane przeze mnie próby ewangelizacji kończyły się fiaskiem. Później jednak, dzięki wydarzeniom opisanym na stronach tej książki, wraz z Szery nauczyliśmy się zasad funkcjonowania duchowego żniwa. Chcemy podzielić się nimi z Tobą tak, aby również Twoja radość mogła być zupełna. Jeśli chcesz wiedzieć, co robić ze swoim życiem lub gdzie odnaleźć jego sens, to jest to bardzo proste. Przynoś owoc. Tylko o to tu chodzi. Możesz być hydraulikiem, malarzem, albo pastorem, w zależności od powołania i zdolności, ale to, co się naprawdę liczy, to abyś przynosił owoc. Cokolwiek pomaga Ci przynosić owoc, jest dobre. Idź za tym. Cokolwiek staje ci na drodze do przynoszenia owocu, nawet jeśli czerpiesz z tego wiele korzyści, jest złe. Porzuć to. W taki właśnie sposób uczniowie dokonują wyborów w życiu. Po prostu zadają sobie pytanie: czy to pomoże mi przynosić więcej owocu? W tej książce nie będę tłumaczył, jak zostać zbawionym. Na ten kluczowy temat powstało już bardzo wiele traktatów i innych pozycji. Bardziej zależy mi na nauczeniu ugruntowanych chrześcijan budowania relacji, w których będą mogli dzielić się Ewangelią, co dla większości wierzących jest o wiele trudniejsze. W miarę naszych podróży po świecie, Sherry i ja zauważyliśmy, że istnieje potężna armia tych, którzy znają Chrystusa już od dekady lub dłużej, a którzy osiedli w zatęchłej rutynie kościelnego życia. Wielu z nich Odczuwa lekkie niezadowolenie ze swojego duchowego życia, ale nie wiedzą, co w swojej sytuacji zrobić. Innym wygodnie jest trwać w stanie uśpienia i nie są nawet świadomi swej jałowości. Jeżeli teraz nie przynosisz owocu, to aby zacząć go przynosić, będziesz musiał zmienić niektóre swoje nawyki. Powiem więcej, jeśli nie przynosisz owocu ewangelizacji jako uczeń, to nie jesteś zdrowy. Zdrowe drzewo przynosi owoc. Zdobywcy dusz odznaczają się gorącą, żywą wiarą. Wolą Bożą dla Ciebie jest, abyś był zdrowy i przynosił owoc. Twoje życie może wywierać trwały wpływ na rzeczywistość. Największą przygodą, jakiej kiedykolwiek doświadczymy w życiu, będzie wkroczenie na pole gotowe do żniwa i rozpoczęcie pracy u boku Ojca. Na polu tym dary ducha muszą codziennie płynąć z potężną mocą. Ponieważ jest to też pole walki duchowej, w której uwalniamy więzionych przez diabła jeńców. Co najważniejsze jednak, na polu tym doświadczamy bliskości Ojca i Jego radości z tego, że odnajdywane są zgubione dzieci, jedno po drugim. Sherry i ja poświęciliśmy resztę dni naszego życia temu właśnie zadaniu. Nie pragniemy niczego więcej dla naszych dzieci, jak tylko tego, aby Bóg używał ich do zdobywania zgubionych ludzi dla Niego. A już są bardzo skutecznymi misjonarzami. Modlimy się, aby Bóg użył wysiłku, jaki włożyliśmy w napisanie tej książki, aby pomóc również Tobie pokonać strach i ograniczenia, i wkroczyć w czas przynoszenia owocu, tak abyśmy wszyscy mogli usłyszeć od Ojca donośnie brzmiącą pochwałę: Wspaniale, dobry i wierny sługo, Jezus nadchodzi. Bierzmy się do pracy. W Jego wspaniałej miłości. Chuck Quinley